2006 roku, kiedy to premierem był pan Jarosław Kaczyński, ceny gazu podniesiono o 10%. Warto przypomnieć, że wtedy, kiedy rządziła Platforma i PSL w roku 2012, ceny gazu obniżono o 15%. To są twarde fakty. Wystarczy sprawdzić. Dzisiaj, nawiązując tutaj do słów kolegów, obwinianie pana przewodniczącego Donalda Tuska, obwinianie Platformy, obwinianie Brukseli, Niemców, Angeli Merkel za drożyznę, za inflację, za to, co dzisiaj się w Polsce dzieje, jest niedorzeczne. Jest po prostu, zwyczajnie rzecz ujmując, głupie. Całość odpowiedzialności za drożyznę, za inflację, za gigantyczny chaos i bałagan ponosi premier Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Ponosi wicepremier Jarosław Kaczyński. Ponosi poprzednia pani premier, pani Beata Szydło. No i wreszcie szef NBP, pan Glapiński. A politycznie odpowiada Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica.